Siemano, obiecuję, że tym razem naprawdę ostatni raz już smartwatch w tym roku, ale głupio by było nie wykorzystać okazji, ponieważ Rafał, który pożyczył mi ostatnio Huawei A3, ma również Galaxy Watcha. Konkretnie Galaxy Watcha 4 Classic. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Producent chwali się ponadczasowym designem, ponieważ koperta jest wykonana ze stali nierdzewnej. Gdzieś już to widziałem, ale jedno trzeba mu przyznać, naprawdę jest charakterystyczne i nie pomylimy go z żadnym innym zegarkiem. Z ciekawych rzeczy to Samsung ma ten obrotowy bezel, czyli ten pierścień dookoła ekranu. Coś jak obrotowa koronka w Huawei'u, ale to rozwiązanie wydaje mi się praktyczniejsze. Zegarek ma ekran o przekątnej 1,46 cala i zagęszczeniu pikseli 450x450. Obsługuje Wi-Fi, NFC i Bluetooth w wersji 5. Dodatkowo Galaxy Watch może się pochwalić 16 GB wbudowanej pamięci i 1,5 GB pamięci RAM. Jego bateria to 361 mAh, do czego przejdziemy później. Zegarek, ale to standard, ładowany jest indukcyjnie. To co, jak wygląda ten zegarek? Tak oto. Ma ten obrotowy bezel, dwa przyciski fizyczne. Na ręce prezentuje się tak. Moim zdaniem całkiem ładny. Nie za duży, nie za mały. Ja wolę trochę większe zegarki, ale ten jest akurat. No dobra, to prześlizgnijmy się po funkcjach. To zacznijmy od tarczy i od trybu Always On Display. Tak jak u Huawei'a, mamy tu tarczę Always On Display. One też nawiązują do tarczy głównej. Działa to całkiem sprawnie. Oczywiście tryb Always On Display można wyłączyć, żeby oszczędzać energię. Ale moim osobistym zdaniem dzięki temu trybowi zegarek wygląda bardziej jak prawdziwy. Niestety zdarzało się też, że po obrocie nadgarstka czasem zegarek nie zmieniał tarczy i czasem się też ona zawieszała. I tutaj znowu, nie wiem, czy to moja wina, że źle coś ustawiłem. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzach. System, czyli najważniejsze, czym ten zegarek odróżnia się od innych. Mamy tutaj Wear OS-a, czyli taki Android dla zegarków. I to jest ta wielka zaleta, ponieważ ten zegarek jest super kompatybilny z Androidem na telefonie. Podstawowa zaleta tego systemu to na przykład, jeżeli macie już zsynchronizowany zegarek z telefonem i instalujecie jakąś aplikację na telefonie i ona ma swój odpowiednik na zegarku, to ona się automatycznie pobiera na zegarek też. Super sprawa. System ma te kafelki. Jednym się to podoba, drugim nie, mi tak średnio, ale jest dość czytelny. Naprawdę ma dużo opcji, można te ekrany tutaj edytować jak się chce. I ta mnogość aplikacji, które można doinstalować i coraz więcej aplikacji, które wspierają ten zegarek. No tego w innych systemach nie macie i nie będziecie mieć. Moim zdaniem to na wielki plus i to jest prawdziwy smartwatch, a nie opaska. Mamy standardowo badanie tętna i SPO2. Tryby sportowe. Popatrzmy co tutaj mamy z tych trybów sportowych. O dziwo, bieganie, trening obwodowy, piesze wycieczki, przyrządy do ćwiczeń siłowych, rower treningowy, bieżnia, orbitrek i inne. Producent twierdzi, że tych trybów jest 90, mi się wydaje, że trochę mniej. Fajną sprawą, którą tutaj mamy, jest pomiar tkanki tłuszczowej, czyli tak zwane BMI. Możemy nacisnąć pomiar, wpisać swoje dane, założyć zegarek na rękę, umieścić dwa palce na przyciskach. I po chwili pokazuje się wynik. Czy prawdziwy, czy nie? Ciężko mi ocenić. Trzeba by było tak naprawdę mieć jakieś profesjonalne urządzenie do mierzenia tego. Możemy badać sen, ale to w każdym smartwatchu jest. Pogodę, to też wszędzie jest. Kalendarz zsynchronizowany z naszym kalendarzem Google. To jest fajna sprawa. Nie każdy smartwatch to ma. Jest też EKG i tutaj ogromny minus, bo słuchajcie, to działa tylko z telefonami Samsunga. Alarm. I tutaj też jest ogromny plus, bo w porównaniu z innymi zegarkami, które nawet mają wbudowany głośnik i mikrofon, to tutaj można sobie wybrać, czy mają być wibracje, czy głośnik, czy może to i to. Duży plus, bo nie trzeba mieć zegarka na ręce, żeby Was obudził. Z racji tego, że telefon ma głośnik i mikrofon, to oczywiście można dzwonić sobie. To przetestujmy sobie jakość połączeń. Halo. Hej, jak mnie słychać? Dobrze. 10 na 9. Na 9, a Ciebie z kolei sporo gorzej niż w poprzednich telefonach, zegarkach. Tak, chociaż dzisiaj chyba nie ma wiatru, nie? Też. No nie ma wiatru. Kolejny ogromny plus i to, czego mi brakowało w poprzednich zegarkach, na przykład od Huawei'a, to to, że w końcu można odpisywać na SMS-y, dawać autoodpowiedzi. Także jestem mega zadowolony z tego powodu. Oczywiście można sobie też ściągnąć ze sklepu Play Gboarda i wtedy odpowiadanie jest jeszcze łatwiejsze. No i w końcu działające płatności zbliżeniowe. Tutaj nie musicie się martwić, bo jeżeli macie zainstalowany w telefonie GPay, no to działa też na zegarku. Trzeba po prostu tylko jeszcze raz dodać kartę. I przechodzimy do tego, co poniekąd mówiłem, czyli do sklepu Play. Możemy bezpośrednio ze sklepu Play instalować aplikacje na tym telefonie. Na przykład Spotify'a. Ja niestety nie mam wersji premium, wam nie pokażę, ale działa offline. Z takich popularnych rzeczy to możecie też zainstalować YouTube Music.
I tutaj niestety zegarek działa znowu tylko z wersją premium. Naprawdę w sklepie Play jest mnóstwo aplikacji do tego zegarka. Wybierać, przebierać. Dla ludzi, którzy lubią sobie customizować swój sprzęt elektroniczny, super sprawa. Fajna jest też opcja z Google Mapsami, bo działają bardzo dobrze. Nie trzeba nic doinstalowywać, wystarczy aplikację odpalić na telefonie i automatycznie przenosi się do zegarka. W zależności od tego, czy jedziemy samochodem, czy ustawimy nawigację pieszą, to albo pokazują się komunikaty o skręcie, albo cała mapa. Co do płatności zbliżeniowych, to przy aktywowaniu tej opcji niestety musimy też ustawić blokadę ekranu, co troszeczkę utrudnia pracę z tym zegarkiem. Gdzieś wyczytałem, że ten zegarek ma barometr, ale słuchajcie, nie mogę tej funkcji znaleźć. Także znowu, jeżeli ma, to napiszcie mi w komentarzach i poprawię się w opisie. Co do samej aplikacji od Samsunga, to wygląda ona podobnie do innych aplikacji. Z tą różnicą, że tutaj nie musicie za dużo jej używać. Wiele rzeczy uda Wam się zrobić z poziomu samego zegarka. No ale jest, działa sprawnie, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Na koniec zostawiłem baterię i tak jak mówiłem w przypadku Huawei'a, że jeszcze zatęsknicie za 3 dniami pracy, tak się tu to sprawdza. Ten zegarek niestety wytrzymuje tylko 1,5 dnia na baterii i musicie się z tym pogodzić. Podsumowując, moim zdaniem w końcu się trafił zegarek idealny. Tak sobie właśnie wyobrażałem smartwatcha, że można doinstalowywać aplikacje, praktycznie takie jakie tylko chcecie, że ma płatność zbliżeniową, że ma tryb Always On Display, że można odpowiadać na powiadomienia, że można odpisywać na SMS-y, że da się z niego dzwonić, że ma wszystkie funkcje pomiarowe. I taki właśnie jest Samsung. Niestety ma wadę w postaci baterii. Może w następnej wersji jakoś to zoptymalizują. Na to bardzo liczę. No i jeszcze jedna wada. Cena 1800 zł. Ale to jest praktycznie tyle samo co za Huawei A3. A ten zegarek jest dużo, dużo lepszy. Moja rada? Poczekajcie jeszcze trochę. Za jakieś 3 miesiące kupcie go za 1000 zł. Z OLX-a. Ja tak zawsze robię. Jeszcze nigdy się nie zawiodłem. Także jeżeli kupicie tego Samsunga za 1000 zł, to bierzcie w ciemno. Polecam Wam go bardzo serdecznie. No i to by było na tyle. Jeżeli film się spodobał, to standardowo dajcie łapkę w górę, komentujcie, zostawcie suba i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!